Dzień dobry. Dzisiaj powiemy sobie, co słychać na plantacji ziemniaka, podsumujemy to, co działo się do tej pory i powiemy, co dalej. Cześć Zuza. Cześć. Jesteśmy na plantacji ziemniaka. Powiedz nam, jakie zabiegi tutaj zostały wykonane i czy były jakieś takie problemy, z którymi się borykałaś? No największym problemem, z którym tutaj się borykaliśmy, była na pewno susza. Jakoś tak się stało, że wszelkie opady, które się przetaczały przez okolice, akurat tą lokalizację omijały szerokim łukiem. Że nie mamy tutaj możliwości nawadniania, byliśmy zdani wyłącznie na to, co spadło nam z nieba. Natomiast jeśli chodzi o zdrowotność roślin, to ja jestem zadowolona. Do tej pory nie było żadnych objawów zarazy ani łodygowej, ani liściowej. Myślę, że to głównie zasługa właściwego doboru środków i zastosowania ich we właściwym momencie, czyli to, o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku. Dokładnie. Zilustrowałaś dzisiaj tą plantację. Wygląda ona bardzo dobrze. Powiedz, jakie kolejne zabiegi tutaj są planowane? Myślę, że ze względu na to, jakie mamy warunki, jakie panują temperatury, żeby utrzymać ten poziom zdrowotności, użyjemy Karial Star. Natomiast jeśli chodzi o ostatni zabieg, to przewiduję raczej Runman Top, szczególnie jeżeli planujemy przechowywać ziemniaki, a te będą przechowywane. Zuza, nie widzimy tutaj szkodników, ale jakieś były. Rozumiem, że miałaś jakieś konkretne rozwiązanie na to. Tak, oczywiście. Rok bez stonki rokiem straconym, więc pojawiła się również tym razem. Natomiast jak tylko zaobserwowaliśmy pierwsze chrząszcze, zaczęliśmy monitorować dynamikę populacji i w odpowiednim momencie zastosowaliśmy Benevie. Ci, którzy już ze mną współpracują, wiedzą, jaką moc mają odpowiednio dobrane adiuwanty, więc tak samo zrobiliśmy tym razem. Benevia poszła ponad miesiąc temu i nadal stonki nie widać. Wiem też, że na plantacji ziemniaka stosuje się Fazor, ale też istnieje obawa niektórych klientów o skuteczność tego produktu. Tak, też się spotykam z takimi obawami, natomiast uspokajam. Jeżeli przyłożymy się do tego zabiegu, to znaczy roślina będzie we właściwym stanie fizjologicznym i skupimy się na technicznych warunkach zabiegu, czyli wielkość kropli, ilość wody, pogoda, jesteśmy w stanie naprawdę zagwarantować sporą skuteczność i to jest jakby jedyne rozwiązanie, na które możemy sobie pozwolić, jeżeli nie mamy przechowalni, w których możemy zastosować inhibitory wzrostu, czyli One4Sight czy Bioxam. Jak wygląda temat desykacji w tym sezonie, bo produktów jest coraz mniej? Właściwie jest jeden, ostatni. Ze względu na wycofanie dikwatu został nam Spotlight i wielu producentów przyzwyczajona do tego, jak szybko działał ten dikwat, tak bez przekonania podchodzi do tego produktu, czyli do Spotlightu, natomiast nie możemy tak samo go traktować, bo to jest inny środek, inna substancja, on w ogóle inaczej działa. Więc jeżeli dobrze to zaplanujemy, czyli przewidzimy na tą desykację 2 do 3 tygodni, w zależności od tam odmiany i innych warunków, jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. Oczywiście możemy też w pewien sposób wpłynąć na szybkość i na skuteczność tego produktu, dobierając odpowiednie adiwanty. Jeśli zaobserwowaliście Państwo obniżoną skuteczność fungicydów lub insektycydów, zwróćcie się do nas. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Do zobaczenia!